Rodowa Rzeczpospolita przytacza badania informatyka Macieja Ozdowskiego, który postanowi sprawdzić przecinek co na co dzieje się w Sejmie. Z jego statystyk wynika, że w obecnej kadencji Sejmu posłowie jest niezwykle aktywni, jeśli chodzi o komentowanie tego, co dzieje się na sali plenarnej. Od początku obecnej kadencji Sejmu do czerwca tego roku politycy 54 tysiące razy skomentowali to, co działo się na sali. Średnio codziennie pojawia się 308,57 komentarzy. To 3 razy więcej niż w poprzedniej kadencji, średnio 99,96 komentarzy dziennie. W 6 kadencji było ich 87,80, a w V kadencji 80,20. Jakie są ulubione okrzyki polityków? W czołówce SH Sabra rocznie 2660 razy w tej kadencji, Kaanstwo Skleszka Amierz 973 razy, oraz o 515 razy. Posłowie chętnie wykorzystywali te komentarze. Skandal Skleszcz skandalicznie 442 razy, Chaba 280 razy, oraz Boe Skleszcz Jezu 241 razy. Politycy chętnie zwracali uwagę innym i CZ stosowali zwrot wsiadaj 199 razy, i cicho 139 razy. Werde tych ostatnich jest takie jak, cicho gimbazo, cicho, nie drżyj si czy sama będę cicho, babo, burzliwe obrady Sejmu, 308 okrzyk w pozw dziennie fotografia. Gazeta.pl/RDO, Rzeczpospolita, który z polityk w najczciej komentowa przemowy innych? Podium zajmuj Krystyna Pawłowicz z PiS, 2252 komentarzy, Sławomir Nitras z PO, 2237 komentarzy, oraz Piotr Kaleta z PiS, 1904 komentarzy. Równie chętnie udzielali się i Krystyna Skowrowska z PO, 1698 komentarzy, jej partyjna koleżanka Ewa Kopacz, 1639 komentarzy, oraz Dominik Tarczyński z PiS, 1356 komentarzy, oraz Rafał Grubiski z PO, 1329 komentarzy. W tej kadencji posłowie mają te wyjątkowo dobry humor. Z analizy Ozdowskiego wynika, że parlamentarzy ci okazywali wesoletnio 10,78 razy dziennie. To 2 razy więcej niż w poprzedniej kadencji, 5,47. Pozbawi sytuację takie jak zganić wiatra czy zaoenie marynarki przez posa Tadeusza Cymańskiego, jednak najczciej posowie mniejsi z marszaka Marka Kuchcińskiego, wywołaniech pos 395 razy. W tej kadencji marszakowie bardzo CZ stowyczaj mikrofon, czyni 875 razy, czyli rednio 5 razy dziennie. W poprzednich kadencjach robili to rednio 0,25 razy dziennie. Najczciej na odebranie głosu posom decydowali się Ryszard Terlecki, 426 razy, i Marek Kuchciński, 203 razy. W rozmowie z Rzeczpospolit Maciej Ozdowski podkreślił przecinek, jego wyliczenia mogły obarczone BDM,